Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdląc będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, aby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie. Pewnie każdy z nas zauważył, że dziś w Kościele sporo zmian. Inny kolor w liturgii, w ławkach nowe książki, mszaliki na następny rok. Pojawił się nasz piękny wieniec adwentowy, jak co roku, za który bardzo dziękuję parafianom. Nowe pieśni, te, które śpiewamy tylko w adwencie. Słowo Boże, jakby takie inne. Nie śpiewaliśmy chwała na wysokości Bogu, a nawet nasz chorał gregoriański zmienił się. Nie śpiewamy uroczystej mszy de Angelis, ale prostą mszę Missa Mundi. Wiele zmian. Otóż rozpoczynamy tą niedzielą Adwent, a Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Tak, moi drodzy, w Kościele rok rozpoczyna się 4 tygodnie przed Bożym Narodzeniem. Albowiem ten czas jest wprowadzeniem, przygotowaniem nas do wielkich wydarzeń, jakie nadejdą. Adwent to czas święty. Samo słowo Adwent w języku łacińskim adventus albo advenire, czyli przychodzić. Czekamy na przyjście. Myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę, że chodzi o Pana Jezusa oczywiście. To On ma przyjść i to On przyjdzie. Pewnie za 2 tygodnie rozpoczniemy przygotowania do budowy szopki tu w Kościele. Dzisiaj już spojrzymy na kartki świąteczne, a więc udziela nam się powoli ten nastrój przed świętami. Jak już pójdziemy do mola na zakupy, no to już tam Merry Christmas and Happy New Year od kilku tygodni leci. Reniferki biegają, prezenty i w kółko tylko wesoło i śmiesznie. Adwent nie ma być jednak ani wesoły, ani śmieszny. Wesoły może tak, radością oczekiwania na Pana Jezusa. No bo właśnie, kochani, jeżeli kogoś kochamy, jeżeli ktoś jest dla nas ważny, to jak go nie ma, to w tej naszej ładnej polonijnej gwarze wiele powie, że go misuje, że tęskni za nim. Należy tęsknić za Panem Jezusem. Jeżeli za nim, kochani, nie tęsknimy, to teraz jest ten moment, aby sobie uświadomić, jak ważna jest ta tęsknota. Wieniec adwentowy, który będzie nam towarzyszył teraz,
jak będziecie wychodzili, proszę spojrzeć na niego tak dokładnie, ukazuje nam parę ważnych prawd związanych z Adwentem. Przede wszystkim wieniec jest okrągły. Nie ma początku ani końca, podobnie jak i Pan Bóg. To nasze życie gdzieś tam się rozpoczęło i ziemskie życie dobiegnie kiedyś końca. Życie wieczne trwa, jak ten okrąg, jak to koło. Bóg jest wieczny. Wieniec jest zielony, upleciony z pięknych, pachnących gałązek. Właśnie dlatego, kochani, choinka bożonarodzeniowa jako symbol życia w środku zimy, gdzie drzewa pogubiły liście, ostatnie pewnie już niedługo też w Connecticut zlecą, drzewo iglaste ukazuje nam, że jest wieczne, zielone. Zieleń jako życie. Zieleń jako coś, co jest obrazem. Pan Bóg daje nam życie. Bez Boga nie ma życia. Nawet te drzewa, które teraz pogubiły liście na wiosnę, Bóg tchnie w nich na nowo życie. Wyjdą nowe liście i pączki, kwiaty. Wieniec adwentowy jest na pięknej podstawie, drewnianej. To jakby korzeń drzewa. Ukazuje nam, że i my mamy się zakorzenić w Bogu. Roślina wyrwana z korzeniami usycha, przepada. Tak samo i my, jeśli się oderwiemy od Boga, uschniemy. Wreszcie wieniec ukazuje nam cztery świece. Cztery, bardzo symboliczna cyfra. Mamy przecież cztery pory roku, mamy cztery kierunki świata, mamy cztery pory dnia, poranek, południe, popołudnie, wieczór. Kochani, wszystko jest jakby tak ułożone w naszym życiu. Mamy również czterech ewangelistów, cztery Ewangelie. I może jest to dla nas znak tych czterech zapalonych świec. Jeszcze nie, teraz tylko jedna. Ale za tydzień już dwie, że tempus fugit, czas ucieka. Moi kochani, każdego z nas czas ucieka. Czy chcemy, czy nie chcemy, drogie panie, kochane moje parafianki, choćbyśmy nałożyli funt kremów na nas, i tak będziemy się starzeli. Przykre, smutne, ale prawdziwe. Pewne rzeczy możemy spowolnić, ale zatrzymać czasu się nie da. Tak już Pan Bóg urządził ten świat, że czas został Tobie i mnie dany, abyś poznał, poznała Boga. Dane Ci zostały lata tego życia tu, abyś coś dobrego zbudował. Przede wszystkim swoją relację z Bogiem. Adwent chce nam to przypomnieć. Kiedy zobaczycie za tydzień już druga świeczka, potem trzecia, czwarta i po Adwencie, czas ucieka. Wielu by dodało, wieczność czeka. I to wszystko, kochani, nie jest po to, żeby nas przestraszyć. Nie jest po to, żeby nam w głowę nakłaść, zobaczysz, wszystko ci się rozleci. Nie. Wszystko, co mamy w naszym życiu, jeżeli jest dobre, wartościowe, jest właściwe. Ale czas jest nam dany po to, Adwent również, abyśmy sobie uświadomili, co w naszym życiu najważniejsze. Wieniec z tą podstawą, z tym korzeniem chce ci pokazać, że to jest czas, żeby się ukorzenić w Panu Jezusie. A nad tym wszystkim, kochani, pośrodku naszego wieńca czuwa Najświętsza Maryja Panna. To ona jest kobietą Adwentu. To ona w sposób pełny i piękny została przez Boga przygotowana. Po co? Aby przyjąć Pana Jezusa. Ona w najpełniejszy i najpiękniejszy sposób przyjęła Boga jako człowiek, jako kobieta, młoda niewiasta. Stała się świątynią Boga. Zobaczcie, kochani, Adwent chce nam pokazać tą wielką prawdę, której nigdy nie zrozumiemy.
bo ani umysł anielski, ani ludzki tego nie ogarnie. Jak to się stało, że Bóg, który stworzył cały świat, zechciał na 9 miesięcy zamknąć się w łonie Najświętszej Dziewicy i stać się człowiekiem tak jak każdy z nas, we wszystkim do nas podobny, oprócz grzechu. Moi kochani, Adwent zatem ukazuje nam bardzo wiele wielkich, wspaniałych prawd o naszym życiu. I skoro Bóg staje się człowiekiem, to i my mamy tego Boga do naszego życia zaprosić. Kiedy spojrzycie w tym roku na naszą świąteczną kartkę, jest ona wyjątkowa. Przy żłóbku klęczy święty Franciszek. Może nie wszyscy wiemy, święty Franciszek, nasz założyciel zakonu, jako pierwszy zbudował szopkę. Po co? Aby pokazać ludziom, jak to było, że Bóg stał się człowiekiem. Niech ta szopka, niech ten Franciszek, nawet ta kartka świąteczna, niech nasze pieśni, modlitwy, nasze roraty, nasze świece, niech nasze skupienie, niech to wszystko nas przygotuje na przyjście Pana Jezusa w te święta i na końcu czasów. Nie bójmy się przyjścia Jezusa do naszego życia. Nie bójmy się zaprosić Boga do naszego domu, do naszej rodziny. Nie bójmy się otworzyć w tym Adwencie naszych serc na Jego obecność. Tam, gdzie wchodzi Jezus, wchodzi zbawienie i łaska. Niech ten czas święty Adwentu będzie dla każdego z nas, dla mnie i dla Ciebie, czasem otwarcia naszych serc na Boga, nawet w tych najmniejszych sprawach. A rozpocznijmy, kochani, od tego, aby zaprosić Maryję. Święty Maksymilian, pozwólcie, że przypomnę jego modlitwę, mówił o Matce Bożej, albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz. Albowiem przez Twoje ręce wszystkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają. Dzwon zadzwonił, a więc bardzo ważny moment. Dzwon bije na Anioł Pański. Anioł Pański jest szczególną adwentową modlitwą. A zatem zakończmy nasze rozważanie na początek Adwentu właśnie tą modlitwą. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez Jego mękę i śmierć zachwystania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wieku i stanie, niechaj świeci.
niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.